Dziękujmy Rosji, Putinowi, że jest tu na straży normalności w Europie, bo by nas już nie było, bo użyliby tego już. Ja nie mam żadnych wątpliwości, dawno by użyli. Czy wy sobie nie zdajecie sprawy z tego, że taki polityk jak Putin, Ławrow, osoby, które mają za sobą 1400 osób z Dumy, najbardziej uczciwych, którzy idą polityką Putina, gdzie na Kremlu to było przedstawione kilka lat temu, dokładnie od A do Z, cały plan putinowski. Że on ma pełną świadomość i oni wszyscy mają świadomość dzisiaj, to czego nie mają Polacy w swojej większości, że jeżeli obecnie opuści się ręce, to nas nie będzie. To przynajmniej nie przeszkadzajcie. To przynajmniej nie róbcie z siebie idiotów totalnych, serwinistów i tchórzy i przestańcie tymi chorągiewkami niebiesko-żółtymi machać, bo one już przechodzą w czerwono-czarne. Przypomnę, że nawet wyszedł obecnie dysk od nich, prosto od Żeleńskiego. Kobieta z wianuszkiem czerwono-czarnym. Ale to jest nic, Wojtku. Ja nie wiem, czy widziałeś, na pewno nasi widzowie, ci, którzy są na telegramach, to widzieli, a ci, którzy byli na żywo, też mieli okazję zobaczyć tą wielką taki pochód, nie wiem, przemarsz, nie, to miało być jakiś protest, nie mam pojęcia, przez Łódź co przeszło, gdzie tam krzyczono, jak to było, sława Ukrainie, a potem sława nazi. Pamiętacie to, czy nie? Jak nie, to tak może jest. Wejdziecie na naszego telegrama i poczytacie, zobaczycie sobie te nagrania. Z Łodzi, słuchajcie, one nie są z Ukrainy, one nie są z czasów II wojny światowej. One są teraz, przed kilku dni, z Łodzi. I co? I to też nikt nie widzi tego, naprawdę? I też to popieramy? Ja się pytam, jak tam mieszkańcy Łodzi, akceptujecie to? Czy napisaliście jakiś protest może do swojego prezydenta? Z tym, jak to wygląda, że takie słowa są wyrażane publicznie na ulicach jednego z większych polskich miast. Nikomu to nie przeszkadza? Będziemy czekać, aż rzeczywiście te czarno-czerwone flagi zawisną w oknach? Wtedy dopiero sobie zdamy sprawę, że już za późno? Że my będziemy mieć z nożami kuchennymi, będziemy walczyć, a oni będą mieć broń palną, broń jakąś inną, którą nie będziemy w stanie w ogóle im się przeciwstawić? Ja mam wrażenie, że naprawdę to jest niepojęte. Po prostu ja naprawdę tego kompletnie nie rozumiem. Ja, to jest jedna z nielicznych rzeczy, które nie potrafię ogarnąć i nie jestem w stanie komentować tych rzeczy, bo nie wiem, co jest w tych głowach. Tam po prostu nie ma w ogóle mózgu, no. I ktoś mi jakoś obraża. Ale jak mam kogoś nie obrażać, jak ktoś mi toleruje takie akcje na polskich ulicach, no. I to jeszcze krzyczeli wszyscy, bo ja rozumiem, że tam było mnóstwo ludzi, to chyba krzyczeli też nie tylko Ukraińcy, no. Bogdan, przykro mi powiedzieć, może nie powinienem tego mówić na linii, ale my nie możemy przebierać już tak kompletnie. Ostrożnie, Wojtku, bo wiesz. Tak, ale powiem jedną rzecz. Większość to ich czaszki nie posłużyłyby nawet bawianom na nocniki, bo i tak tylko kostna jest, tam nie było miejsca na mózg. Rozumiecie? To jest coś niesamowitego. To jest dla mnie coś niesamowitego, dlatego że, jeszcze raz powtarzam, te osoby, które wlazły, w swojej większości to nie są Ukraińcy cywile, którzy potrzebują pomocy. To są osoby celowo wyselekcjonowane po to właśnie, żeby tutaj zrobić rozwałkę. Mało tego, przyjdzie taki moment, że będziecie spać z oczami otwartymi. Na długo to się nie zda. To od razu mówię. I przyjdzie również taki moment, oby nie, ale nie dlatego, co za chwilę powiem, że nie będziecie mieli wyjścia. I wy niedowiarki, wy, którzy plujecie na Rosję, a tym samym plujecie na samych siebie, plujecie na Polskę tym samym, to będziecie ze strachu prosić Putina, żeby tu wszedł. Będziecie ze strachu prosić Putina, żeby tu wszedł. Przekonacie się, bo jeszcze raz powtarzam, nigdy Putin na Polskę nie podniósł ręki. Mało tego, proponował wiele atrakcyjnych spraw, łącznie to, co już mówiliśmy, z przejściem właśnie tego szlaku jedwabnego, gdzie od siebie dawał miliard rocznie. To też muszę przypomnieć. Ci wszyscy z tego okręgu przy Rosji,
świetnie handlowali. Nie było problemu. Rosjanie to są bardzo mili, sympatyczni ludzie. Ja ich poznałem wielokrotnie wcześniej z racji sportu. Miałem bardzo duże kontakty. I tak tam jest do tej pory. I Rosja poszła strasznie do góry. To jest to samo, co pokazują w Indiach. W Indiach pokazują biedę taką, że to strasznego. Ja nie mówię, że nie ma miejsc biednych. Nie mówię. Ale ile jest rzeczy w Indiach, jak budownictwo jest na najwyższym poziomie i największe mają na świecie. O wielu rzeczach się nie mówi. To samo się mówi o Chinach i o Rosji. Że ubikacje mają co w drugim domu. Do tego stopnia bzdury. Jeszcze raz powtarzam. Granice rosyjskie są otwarte. Dla Rosjan. Każdy może wyjechać. I nikt nie wyjeżdża. Natomiast nie chcą wpuszczać barachła. Tak się będę teraz wyrażał. Barachła nie wpuszczą. Putin ma rację. Mało tego. Poruszę ten temat szybciutko. Sputnik. Ale tak inkognito. Dlaczego nie został przyjęty w Europie? Odpowiem wam. Bo dzięki Sputnikowi odporność organizmu wzrosła niebotycznie. Więc możecie się domyślać, że tam były same dobre rzeczy. Tak Putin załatwia sprawę. Dlaczego robił pewne zamieszanie, jeśli chodzi o tą sytuację podczas? Bo w ten sposób udało mu się wywalić wielu oligarchów, bo miał pretekst i to zrobił. Dalej nie rozumiecie, że człowiek idzie w kierunku normalności, cywilizacji, a wy trzymacie się tych kłamliwych, medialnych, gadzinowych, nie wiem, fusów, które was zaczaciły totalnie. Wy macie mózgi już zatracone amoniakiem chyba medialnym. Przecież w końcu trzeba się obudzić. Zadajcie sobie pytanie, czy coś się zmieniło od 89 roku do dnia dzisiejszego. To jeżeli mamy technikę tak wyjątkowo dużą, to dlaczego my żyjemy coraz gorzej? Dlaczego żyjemy w coraz większej niepewności? Bo tak ma być. Bo człowiek niepewny nie będzie miał czasu. Człowiek bez pieniędzy będzie musiał kombinować, więc będzie miał go jeszcze mniej. Ale oni sobie zrobią podwyżki. A wy rękawki i do roboty na drugą zmianę. I podatki płacić jeszcze większe. Tak wygląda wasze życie.